Witajcie. Dzisiaj wracamy do genetyki COVID, genetyki ludzi, którzy cierpią na tą chorobę. Ja już Wam w odcinku, już rozmawialiśmy o tym bardzo wiele razy, ale ostatni raz to był odcinek 204 i wtedy Wam mówiłam, że, bo to wyniki, które przychodzą z COVID-19 Human Genome Initiative i tego typu konsorcjów, a także od badaczy, którzy są związani z konkretnymi ośrodkami naukowymi i po prostu podejmują taki wysiłek. I dzisiaj chcę Wam o takim jednym badaczu opowiedzieć. Wygląda, myśli i mówi jak Szkot. Szkot, Szkot, Pani Matko, Szkot, Kot. Będzie Ci on piosenki śpiewał i tańce sprawował. Pan się nazywa Kenneth Bailey z Uniwersytetu w Edynburgu i ma bardzo ciekawą specjalizację. Bym bardzo namawiała lekarzy w Polsce. Wczoraj odbyłam bardzo poważną rozmowę z człowiekiem, który jest lekarzem genetykiem i dowiedziałam się od niego, że otóż jest taka specjalizacja medyczna w Polsce, że miejsca nie są co roku wypełnione. Wiecie, co to za specjalizacja? Lekarz genetyk. To panowie, panie, kochani. To jest przeinteresująca rzecz. I ten człowiek tutaj, proszę bardzo, jest anestezjologiem, więc siedział na tych intensywnych terapiach w tej Szkocji, opanowanej po prostu przez COVID, od kwietnia do czerwca masywnie i non-stop, i jest lekarzem genetykiem. Więc oglądając tych pacjentów, zwłaszcza tych młodych, którzy mu się przewinęli przez jego własną intensywną terapię oraz przez wiele sąsiednich intensywnych terapii, tu żeby Was nie nakłamać, będziemy dzisiaj rozmawiać o 2244 pacjentach z 208 intensywnych terapii w Wielkiej Brytanii, skoro 74% było na respiratorze. Tak. I mieli COVID. I on wpadł na taki pomysł, że przecież trzeba po prostu zobaczyć, jeśli odseparujemy tą grupę bardzo, bardzo osób, bardzo w podeszłym wieku, no to nam zostaje, że tak powiem, ta reszta. To stanowiło 95% wszystkich łóżek intensywnej terapii, które w tym momencie były zajęte. Po prostu tych ludzi pozbierał i uzyskał grant, żeby posekwencjonować ich DNA. Jak się posekwencjonuje DNA, to dzięki takiej pełnej sekwencji, znaczy inaczej, nawet nie żeby posekwencjonować ich DNA, musimy sobie przypomnieć, a trochę o tym opowiadałam w odcinku 142 przy okazji genetyki COVID i Neandertalczyka, istnieje tak zwane badanie GWAS, czyli Genome-Wide Association Study. I to jest taka technika, ona polega na tym, że nie sekwencjonujemy całego DNA. DNA ludzkie ma tak zwane miejsca markery. One niekoniecznie w jakimś konkretnym genie ten marker się znajduje, ale istnieją tak zwane chipy, czyli systemy szybkiej analizy sekwencji, gdzie te poszczególne warianty genetyczne są umieszczone i można jakby przeskanować, zrobić taki szacunek, szacunkowe zobaczenie genomu ludzkiego, czyli w tych najważniejszych, w miejscach, gdzie najczęściej się różni. I te miejsca najczęściej różniące się, one, jest tam ich ileś tysięcy i sobie po prostu sprawdzamy, kiedy te markery działają. Można, znaczy kiedy się pojawiają, ten wariant albo tamten, bo pamiętajmy, że wszyscy mamy geny. Nie jest tak, że ja mam gen choroby. Nie, nie, nie. Wszystkie geny. Gen Huntingtoniny, o czym rozmawialiśmy tu już kiedyś na naukowo, jest nam do czegoś potrzebny. Robi bardzo ważną, konkretną rzecz. Problem polega na tym, że pojawiać się może w nim mutacja. Gen BRCA1 jest nam potrzebny. I nie moglibyśmy bez niego żyć i być zdrowi. Natomiast gdy pojawi się w nim pewna określona mutacja lub kilka różnych mutacji lub pojedynczo każda z tych różnych mutacji, to będziemy mieli wariant warunkujący chorobę tego genu, czyli raka piersi.
I to też nie warunkujący w 100%, tylko te 60% kobiet, które ma ten konkretny chory wariant, zapadnie na raka piersi. I teraz to są właśnie badania, dzięki którym patrzymy, jaka jest różnorodność populacji, a jednocześnie próbujemy ją korelować, asocjować z konkretnymi cechami, które widzimy. I teraz sobie wyobraźmy jakąś tam generalną zmienność populacji. Czyli w danym konkretnym punkcie genomu jest 4 różne warianty, ale one są równo często występują. No to nie ma, one się z niczym nie zasocjują, bo one równo często występują lub statystycznie równo często, tak? Ale może być tak, że jeśli tych ludzi, którym robimy badanie, potraktujemy jako grupę badaną, tutaj tych ludzi, którzy cierpieli bardzo mocno na raka, weźmiemy grupę kontrolną z tej samej populacji, ponieważ to byli Brytyjczycy, więc wzięto UK Biobank, wzięto 100 tysięcy genomów, taki jest projekt, wzięto Generation Scotland, oni mają nawet w ogóle w Szkocji jakiś program badań populacji. Ja bym chciała, żebyśmy w Polsce mieli o tym właśnie z panią Izą Sitkiewicz, żeśmy rozmawiali, prawda, w wywiadzie. No to jest właśnie to, co jest nam potrzebne. My nic nie wiemy o Polakach. Taka prosta prawda jest. A tu w Szkocji, proszę bardzo, taka mała Szkocja, tak? Pokażę po prostu paluszkiem, dosłownie jak w alternatywach 4 do Oceanu pokazywał Honduras. Taka mała Szkocja. Taka mała Litwa wie genetycznie, kim byli Gedyminowicze, a my o Piastach nadal niewiele wiemy lub zgoła nic. Tak? Taka mała Szkocja. Tu paluszkiem. Nie będę się więcej denerwowała, bo jest wspaniała praca. Pan Kenneth Bailey wysłał ją na razie na na serwis preprintowy. Ja mam zawieszę link. Nie traktujemy tej pracy tak, jakby była już zrecenzowana, ale ona była omawiana na pewnej naukowej konferencji genetyków związanych z analizą COVID w tej chwili, dlatego trafiła do omówienia w Science. Więc on ją wysoko posłał i jeśli tam nie będzie błędów metodologicznych, to ona ukaże się bardzo wysoko. Oni zrobili właśnie to badanie asocjacji całego genomu, czyli GWAS. Czyli mieli grupę kontrolną, to są ludzie sprzed COVID-u, przed COVID-em, normalna, średnia populacja, z taką częstością w niej występują te warianty i wzięli tych ludzi chorych. Z jaką częstością u nich występują różne warianty. I to się ogląda na tak zwanym Manhattan Plot, czyli widać niskie domki i gdzieniegdzie wieżowce. Tam, gdzie widać te wieżowce na tym grafie, to jest właśnie to miejsce. To jest miejsce, gdzie nagle jakiś wariant genetyczny, a ta skala na Y jest logarytmiczna, występuje naprawdę znacznie częściej w tej grupie, której cechę badamy. Ja Wam opowiadałam o badaniach Was w jednym ze swoich tekstów leworęczność, praworęczność, prawda? To można też tak zrobić, żeby szukać, na ile to jest genetycznie uwarunkowane. Tylko tam nie ma takiej silnej statystyki jak tutaj, bo tutaj wzięto grupę, gdzie ludzie umarli w sporej liczbie, plus naprawdę byli, musieli mieć wspomagane oddychanie, musieli być zaintubowani, musieli być na respiratorze. Nie tam tlen do noska tego jest, nie? Bo to teraz to żyjemy w takiej Polsce, w której już każdy zna kogoś, kto miał tlen do noska, czyż nie? Niebawem tak będzie. Przepraszam, że się denerwuję. Ja tu po to siedzę od pół roku, żeby tak nigdy się nie stało. Dobra. Mówi się trudno i kochać raj, jak mówił mój matematyk. Więc, jakie geny oni znaleźli w tym swoim badaniu, pan Kenneth Bailey i te 100 osób plus 2 konsorcja, które w nim uczestniczyły? Otóż, powtórzyła się znana nam już z odcinka 142 asocjacja z chromosomem trzecim. Te 6 genów, pamiętacie, co to w banku genów wtedy nic nie było o nich napisane, po prostu tabula rasa i ciemna masa, ale że mamy je pan Neandertalczyku, wykrył pan Svante Paabo, co do którego pani profesor Bartling jest pewna, że powinien dostać Nobla z medycyny. I mówiliśmy wtedy, że Europejczycy w 16% z nas ten wariant genetyczny jest, u południowych Azjatów w ogóle w 50%, więc Hindusi zdaje się zawdzięczają tylko swojemu młodemu, średniemu wiekowi populację, że w ogóle tam jeszcze nie ma jakiegoś głębokiego pomoru, aczkolwiek co tam jest, to my tak naprawdę nie wiemy.
I ten wariant genetyczny sprawia, że masz 50% większą szansę na ciężki przebieg COVID. Czyli o połowę większą. Rozumiem tę matematykę, tak? Czyli twoja szansa normalnie wynosiłaby, nie wiem, 1%, no to masz 1,5% szansy, tak? Rozumiem to? O 50% większą szansę. Przy czym szansa ciężkiego przebiegu COVID jest wyższa, bo ona 20% zdiagnozowanych osób ma objawowy COVID, tak? Czyli 20% osób zakażonych średnio ma COVID objawowy. Z tego ciężki kilka procent, więc to będzie o połowę więcej. Dobra, to jest ten chromosom trzeci. Widzicie, co ja Wam od razu powiem, co mi tam wykryli. Bo na tej, znaczy sam pan Kenneth Bailey się tym nie zajmował, tylko inni badacze, którzy się też prezentowali na tej konferencji, próbowali z tych sześciu genów dwa jakoś tam mogą mieć jakiś związek z czymkolwiek logiczny. Czy zaczęto, tak jak przewidywała pani Paula Dobosz, jak przewidywałam, jak rozmawialiśmy, zaczęto intensywnie badać te geny w tym regionie, bo ten region jest nieprzypadkowy. I tak, tam jest gen CCR2, nie wiedziano o nim nic naprawdę do tej pory, ale okazuje się, że to jest receptor cytokin. Piękne, nie? Wiecie co, nauka się bardzo wiele rzeczy dowie dzięki tej pandemii. I może będziemy, znaczy nie wiem, czy będziemy mądrzejsi następnym razem, ale przynajmniej wiedzieć będziemy więcej. Niestety mądrość nie zawsze idzie w parze z wiedzą. To przykre jest trochę. Dobra, mamy tam też taki gen, który w ogóle nawet nazwy nie ma, no to nieszczęście, co się przytrafiło, to jest nazwa po prostu obszaru. Otwarta ramka odczytu. Wiecie, jak to jest, że że chociaż wygląda jak gen i coś po strukturze tego genu, po jego sekwencji można się domyślić, że być może coś w czymś, w ogóle, że białko i być może ma jakąś aktywność, no to dostaje jakąś nazwę. A jak już zupełnie nic, no po prostu otwarta ramka odczytu. Tu ma start kodon, tu ma stop kodon, a pomiędzy ileś tam kodonów. No i cóż z tego, jakby w ogóle z twarzy podobne zupełnie do nikogo. To takie się nazywa otwartymi ramkami czytu. I taka otwarta ramka czytu SLC6220. Zajęknęłaś się słowa, kiedy to mówiłaś. To jest, okazuje się, zrobiono białko. Znaczy inżynieria genetyczna pozwoliła zrobić to białko w próbówce, które skodowane w tym genie, i okazuje się, że ono wiąże się z receptorem, który w naszych komórkach wiąże się do białka Spike SARS-CoV-2, czyli z AC2. Innymi słowy, w jaki sposób regulowało zdolność tego receptora do wiązania, albo no, tego jeszcze nie wiadomo, tak? Dobra. To jest chromosom trzeci. Wyszedł im oczywiście, znaczy to jest piękne, jeśli mamy kolejne badanie i wychodzą wyniki, które wyszły innym badaczom miesiąc wcześniej, to znaczy, że zaczynamy umacniać, te punkty są prawdziwe, bo którą populację nie pykniemy, to są różne populacje, to tam jest, oto, to jest istotne, to są dobre miejsca. INFAR 2, czyli receptor interferonu. To, o czym rozmawialiśmy w odcinku 204, tym ostatnim, który był o genach, tam, gdzie zespół pana Zawadzkiego z MNM był współautorem, gdzie nasi wspaniali lekarze ze szpitala MSWiA z Warszawy byli współautorami. Wspaniale. Więc tu się to znowu potwierdziło, to jest chromosom 21. Teraz nowo wykryta asocjacja, której nie wyłapano w tym badaniu opublikowanym w Nature to kilka tygodni temu, to są tak zwane geny OAS. I teraz zabijcie mnie, w genbanku ich nie ma, nie mogłam ich znaleźć. Dopiero jak przeszperałam tą oryginalną publikację, która jest na tym MedScribie, czyli na tym serwerze preprintowym, no to się mniej więcej wyczaiłam, o co chodzi. One są na chromosomie 12. One są inaczej zaanotowane w GeneBanku, czyli inaczej tam są nazwane. Ale to jest białko aktywujące enzym niszczący wirusowy RNA, a tak naprawdę to są tak zwane antiviral restriction enzymes activators. Słuchajcie, bakterie mają enzymy restrykcyjne, czyli uczyliśmy się o tym już trochę, że kroją swoje własne fagi, swoje własne wirusy na kawałki i na tym polega ich walka, między innymi, bo walka też polega na tym, o czym była Nagroda Nobla z Fizjologii i Medycyny w tym roku, czyli na systemie CRISPR-Cas9. Natomiast enzymy restrykcyjne
znacznie lepiej znany system. I my też je robimy. I mamy białka aktywujące te enzymy, czyli w kontakcie z wirusowym RNA trzeba podjąć akcję. I te geny OAS to są geny kodujące białka aktywujące te enzymy restrykcyjne, które są w nas. I asocjacja jest mniej więcej taka sama jak dla tych receptorów interferonów i regionu na 21 chromosomie, czyli na tym chromosomie 12 możemy o 30% zwiększyć ryzyko ciężkiego przejścia COVID, jeśli mamy ten konkretny wariant, ten chory, a nie ten prawidłowy. No niezwiązany z COVID-19, bo do tej pory zanim się pojawił wirus SARS-CoV-2, to ci ludzie chodzili po ziemi i nic im nie było, tak? Musimy zrozumieć, że tu każdy wirus może wykorzystywać pewne różne miejsca, różne rzeczy. Interferony będą wspólne, te enzymy restrykcyjne będą być może wspólne, a być może szczególnie przy tym COVID-zie są istotne. Dobra, to są dwa, gdzie były naprawdę duże asocjacje, teraz niższe asocjacje, ale też asocjacje, czyli statystyczna siła tego badania, bo było bardzo dużo uwzględnionych pacjentów, oni naprawdę byli bardzo ciężko chorzy, czyli naprawdę porównujemy ludzi bardzo ciężko chorych z ludźmi, którzy nie mają nic wspólnego, tak? I to jest właśnie taka ulubiona sytuacja, a są z tej samej populacji, to też jest ulubiona sytuacja. To jest gen DPP9, to jest dipeptydylodipeptydaza dziewiąta. Słuchajcie, to wszystkie te dipeptydylodipeptydazy, ta jest dość szczególna, bo jeszcze bardzo lubi jako sygnał odczytywać prolina. Prolina jest bardzo rzadkim aminokwasem. To są enzymy bardzo ważne w naszym organizmie do różnych rzeczy. One przede wszystkim procesują, obrabiają różne bardzo ważne białka, tak żeby były ostatecznie właśnie takie, jakie trzeba, odcinając taki dipeptyd, czyli dwa aminokwasy połączone razem. To DPP9 jest na chromosomie 19 i ono już do tej pory było zaasocjowane w różnych badaniach z cukrzycą typu drugiego, otyłością, różnymi nowotworami. I teraz, co jest piękne w tym odkryciu? Jest lek ukierunkowany przeciwko temu białku, wspomagający terapię cukrzycy typu drugiego. Zarejestrowany. Więc trzeba go po prostu klinicznie zobaczyć, co się dzieje, jeśli go będziemy podawać pacjentom z ciężkim COVID, no. Lub z lekkim, może nie wejdą w ciężki. To jest po prostu kwestia... Nagle się okazuje, że niektóre z tych genów, które teraz nam będą wyskakiwać, one mogą już być znane i mogą być jakby znane przemysłowi farmaceutycznemu, czy znane badaczom nowych leków. Drugim takim genem, no to ten już, że tak powiem, jak to mówię, nawet ja słyszałam, zanim był COVID, był już to gen modny, to jest gen TYK2. Ja o nim też trochę słyszałam, bo ja pracowałam na drozofilii i tak zwane JAK kinazy to było coś, czym myśmy się musieli zajmować. Otóż słuchajcie, jest receptor, prawda? Na przykład receptor interferonu albo receptor jakiejś cytokiny. No i teraz trzeba jakoś przekazać do jądra komórkowego sygnał, że tam się właśnie przyłączyła ta cytokina czy ten interferon. To tak samo do jądra nie wejdzie. To trzeba przekazać. I to na ogół robią tak zwane kinazy, czyli białka, które zostają pobudzone, tam sobie żyją w pobliżu tego receptora i fosforylują jakieś kolejne białko. A to z kolei też może fosforylować kolejne. I takie echo i wchodzi do jądra ta informacja. Ostatecznie coś tam na końcu z czynnikiem transkrypcyjnym już pobudzi aktywność pewnych genów. No więc to jest kinaza trozynowa druga, ta TYK2 z gatunku i rodzaju JAK kinaz. I ona przekazuje sygnał od receptorów cytokin. Taki jest jej job. Oraz od interferonu pierwszego i trzeciego. Więc ona jest na chromosomie 19, ale ona się pojawiła już w tym badaniu, gdzie mieliśmy gen receptor interferonów typu drugiego, który jest na chromosomie 21. Bo tamte badanie, pamiętajcie, nie robiono jak gwas, nie badano asocjacji, tylko wybrano z w pełni sekwencjonowanych genomów, szli tylko tymi genami, które mają jakiś związek, do tej pory miały z przechorowywaniem grypy. I patrzyli, czy są warianty spójne z COVID-em, czy nie ma takich wariantów. No dobra. Czyli na ten czas to i po raz 555 i chyba wreszcie ostateczny potwierdzono, że z grupami krwi na razie po prostu zapomnijmy to. Tak, ja już to mówiłam parę razy. W tym badaniu nie wyskoczył ten region i on już nie będzie wyskakiwał. Nie dlatego, że to by było strasznie proste, tylko dlatego, że to jest nieprawda. No. Żadne tam zero nie uodparnia na COVID, a do niego nie predysponuje.
tak. Być może do po prostu zakażenia, być może do, ale nie ma liczb. Nie ma liczb, to nie ma o czym mówić. To jest, tym się właśnie różni nauka od tak mi się wydaje. Nauka nigdy nie mówi tak jest na pewno, ale sytuację tak raczej nie jest, to wyłapuje dość bezbłędnie, bo po prostu liczy więcej i wychodzi, że nie ma o czym rozmawiać. Także ci, co się czuli strasznie bezpiecznie, bo mają grupę krwi zero, w związku z tym na przykład dzisiaj biegają bez masek, niech sobie naprawdę pukną się w czoło. Chyba tyle. Zasadniczo uważam te wieści za dobre. Lepiej jest wiedzieć i rozumieć i poznawać i celowane terapie i szukać leków pod kątem genów, które już tam są, a nie widzi mi się i czegoś, czego tam nie ma. Zwłaszcza, że naprawdę półka nadal jest krótka. Minęło ponad pół roku i mamy deksametazon, który można stosować tylko w sytuacji krańcowego COVID-u, bo podanie go zbyt wcześnie powoduje jeszcze tylko pogłębienie choroby. Mamy Remdesivir, który jest, umówmy się, tak drogi, że aż ciężko pomyśleć o masowym wykorzystaniu go w terapii. Kto opowiadał, że wszyscy się możemy rozchorować i położyć, to niech pomyśli, kto zapłaci za ten lek tym pacjentom dzisiaj w Polsce. Ja mam kilka sugestii, kogo bym obciążyła tym rachunkiem. Mam kilka sugestii. Chwilowo zatrzymam i dla siebie, bo to nie jest audycja o polityce, tylko o nauce. I po trzecie mamy surowice ozdrowieńców, czyli jesteśmy 100 lat temu przy Hiszpance i tyle mamy. Więc musimy badać, co się dzieje z człowiekiem pod wpływem tego wirusa i co się dzieje z tymi bardzo chorymi, po pierwsze dlatego, żeby ich selekcjonować i żeby uprzedzająco działać, żeby ci ludzie dbali o siebie. Bo czy mają lat 20, czy mają lat 40, czy mają małe dzieci, czy mają rodziców na utrzymaniu, nagle się może okazać, że już ich nie ma. Bo mieli nie taki wariant genetyczny, jaki temu wirusowi się podoba. Byli zdrowi, wysportowani, codziennie uprawiali jogging, mieli prawidłowe poziomy witaminy D i w ogóle generalnie żyliby długo i szczęśliwie, ale przyszła ta epidemia i okazało się, że w jakimś punkcie genetycznie odpowiadają temu wirusowi bardziej niż inni. Im więcej będzie przypadków, tym więcej będzie takich przypadków. To jest statystyka. Czy ci wszyscy, co opowiadają głupstwa, rozumieją to, że im więcej będzie przypadków generalnie, tym takich przypadków też będzie więcej? Dobra. Wiadomość jest dobra. I gratulujemy wszystkim uczonym, zwłaszcza Scottowi Kennethowi Bailey. Bardzo przemiły, uśmiechnięty człowiek na zdjęciach, naprawdę. Chętnie bym z nim kiedyś porozmawiała, bo jest dobrym lekarzem, więc interesującą osobą. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę.